Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 6 z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się wycinką sekwoi, którą później przetransportuję do mojego nowego tartaku, który zakupiłem sobie poza odcinkiem. Jest to właśnie ten oto tartak. Mamy tutaj taki staw, do którego możemy wrzucać kawałki drewna. No i w sumie jest to podobne rozwiązanie do tego, jakie mieliśmy w Farmingu 15, czyli akurat tam, gdzie pojawiło się leśnictwo. No i dodatkowo zakupiłem sobie jeszcze taki fajny ciągnik leśny oraz wyciągarkę leśną. Dodatkowo wyposażyłem ten ciągnik w opony z obciążnikami kół. No więc zobaczymy, jak się będzie spisywał przy transporcie drewna. Pojedziemy sobie teraz do lasu, który sobie zakupiłem. Jest on tutaj niedaleko, no i tam wytniemy sobie sekwoje. No i też fajnie, że na tej mapie pojawiły się takie drzewa, no bo są to bardzo duże drzewa, które dostarczają bardzo dużą ilość drewna. Chyba z tego, co mi się wydaje, sobie poza odcinkiem sprawdzałem, to możemy nawet zdobyć ponad 40 tysięcy litrów drewna. No jak widzicie, tu mamy las, gdzie rosną sekwoje, też tam po lewej stronie są. Ale akurat tutaj jest mój las. Nie wiem, czy te drzewka nie będą mi przeszkadzać, ale zobaczymy, najwyżej sobie je wytnę, jak będą mi przeszkadzać. No i tu, jak widzicie, mamy sekwoje, tu jest akurat kawałek mojego terenu. Ale ja chyba sobie wytnę tą sekwoję, która znajduje się w tym miejscu. Ewentualnie jakąś inną, zobaczmy, ale w sumie tą sekwoję możemy sobie wyciąć, która znajduje się tutaj. No i wytniemy sobie w taki sposób, żeby spadła w tamtym kierunku, żeby tutaj się nigdzie nie zablokowała o te inne drzewa. No mamy też tutaj jakieś inne sosny, ale akurat w tym rejonie mapy są takie fajne lasy, w których mamy sekwoje. No i jak możecie zauważyć, są to naprawdę ogromne drzewa. Ta sekwoja ma akurat 37 metrów i nie wiem, czy to nie jest chyba najwyższa sekwoja, jaka może urosnąć, chociaż nie wiem, czy jeszcze może być wyższa. Zobaczmy, tutaj jest, ale tu chyba taka sama raczej. No też 37 metrów. Zobaczmy, czy ewentualnie możemy sobie w jakimś innym miejscu wyciąć, ale chyba wytniemy sobie tamtą, do której podjechałem. Tu jest też w takim miejscu, tylko tutaj mamy jakieś inne drzewa w okolicy, więc mogłaby się ona zablokować. Tu mamy też jakieś na górce, jeszcze tu jest ewentualnie taka sekwoja. Ale myślę, że wytniemy sobie tą, do której podjechaliśmy. Akurat jest to fajne miejsce, więc zetniemy sobie tą sekwoję. Ok, jak chcę, żeby tam spadło, to muszę w taki sposób się mniej więcej ustawić. Oczywiście postaram się jak najniżej wyciąć to drzewo. No i będę musiał pociąć to drzewo oczywiście na mniejsze kawałki, no bo jest to tak duże drzewo, że nie jestem w stanie go za jednym razem pociągnąć do tartaku. Też ten ciągnik nie dałby rady. No i zobaczmy, akurat idealnie nam spadło tutaj to drzewo. A mamy też u góry takie fajne gałęzie. Możemy sobie też trochę to poobcinać, ale na razie zaczniemy od drugiego końca. Ono i tak prezentuje się całe drzewo. No i zobaczmy, może gdzieś mniej więcej taki kawałek sobie tutaj przetniemy. Spróbujmy z drugiej strony, bo nam się tutaj ten pierścień nie pokazuje. Okej, mamy już ten pierścień, ale nie wiem, gdzieś może tutaj sobie to zetniemy też tak, żebym mógł ten kawałek przetransportować, więc może zetnijmy sobie to w ten sposób. No i mamy tutaj masę 41 ton, więc trochę tego drewna będzie. Zobaczmy, ile waży ten kawałek, czy możemy go zabrać. 5,8 tony, więc nawet mogą trochę większy kawałek, ponieważ ta wyciągarka może maksymalnie chyba pociągnąć 8 ton, czy nawet troszkę więcej. Więc okej, wsiadamy sobie do ciągnika i zapniemy ten kawałek drewna do naszej wyciągarki. A może sobie zrobimy to w ten sposób, tak podjedziemy. No i ta wyciągarka działa tak samo jak tamta druga, którą mam. I też sobie tu zapinamy, tylko tam może chyba trochę większy ładunek pociągnąć. No i też jest chyba z tej samej marki co ten ciągnik, więc też taki fajny zestaw nam się zrobił. O, tu oczywiście mamy pień po tej sekwoi. Też bardzo ciekawie on wygląda. No jak widzicie, jest on naprawdę ogromny, więc fajnie to wygląda. Fajnie, że takie drzewa zostały dodane, też taka ciekawostka na tej mapie. Okej, troszkę może sobie przyciągniemy to drzewo bliżej tej wyciągarki, tylko tutaj uważajmy, bo nam podniosło przód trochę, więc może powinienem sobie tu obciążnik zaczepić do mojego ciągnika. Ale jak widać, fajnie sobie daje radę. No i pojedźmy tędy. Mam nadzieję, że tutaj się gdzieś nie zablokuje o te drzewa. Widzę, że trochę mną rzuciło, więc praktycznie mnie tutaj obróciło całkowicie, więc muszę trochę wolniej jechać. O, tak też ten ciągnik prezentuje się w środku. Co jest? Czemu tutaj mnie tak rzuca? Jeszcze mamy też taką kamerę. Może jednak trochę za bardzo tutaj tą kłodę przyciągnąłem do tej wyciągarki, więc może ją sobie trochę popuścimy, ale nie wiem, czy ten ciągnik tak zjeżdża strasznie. Okej, teraz ostrożnie tutaj przez drogę przejdziemy, może sobie nawet koguty zapalę, żeby tutaj
ładnie namigały. No nie wiem, co jest z tym kawałkiem drewna. Troszkę może sobie jeszcze popuścimy tą kłodę, żeby bardziej ją ciągnąć za nami. I może teraz będzie trochę lepiej. O, troszkę te pachołki przestawię, więc może sobie nawet ręcznie tutaj przeniosę trochę, żeby mi nie przeszkadzały. Ten też sobie troszkę przeniesiemy. W sumie mógłbym go na torach postawić, tak jak pociąg będzie jechał, to by go gdzieś mógł daleko wystrzelić. No i też musimy uważać, bo tu nie ma rogatek kolejowych, tylko musimy uważać na pociąg. Akurat on zwykle z tamtej strony nadjeżdża, więc tutaj musimy uważać, tylko teraz mi się to drzewo trochę zablokowało, więc nie wiem, czy to nie będzie kłopotów, jak pociąg przyjedzie. Chyba jednak muszę trochę mniejsze kawałki drewna tutaj ciąć. No dobrze, że kupiłem sobie ten ciągnik, bo jednak ten mój ciągnik Volvo mógłby mieć problemy z takimi dużymi kawałkami drewna. Okej, tu chyba tymi torami nie jeździ pociąg. Tylko tutaj samochody mogą jechać z jednej albo z drugiej strony. No i zaraz zobaczymy, ile taki kawałek dostarczy nam drewno do tego tartaku. Tu już go powinno złapać, nawet wcześniej go złapało. I chyba nawet będzie taka animacja, jak drewno to wchodzi. Oczywiście mamy inną kłodę drewna niż tą, co dostarczyliśmy. No ale jest taka animacja kłody. Próbowałem tam wejść, ale miałem problem, żeby wejść. Chyba, że z drugiej strony sobie tu wejdziemy. O, możemy sobie tędy wejść. No i tutaj kawałek drewna jedzie do tartaku. No i tam oczywiście są przerabiane na jakieś różne deski i inne tutaj produkty. A, tu jest już taka ściana po prostu, więc tam nie widać, co się dzieje. Szkoda, że nie mamy tutaj animacji żadnych w tym tartaku. No, ja dostarczyłem prawie 6000 litrów drewna z takiego kawałka, więc naprawdę sporo. Nie wiem, czy całą sekwoję uda mi się dostarczyć na tym odcinku, no bo jednak muszę trochę mniejsze kawałki ciąć, żeby ten ciągnik nie miał problemów. No, ale to sobie może kilka kawałków przetransportujemy, a resztę zrobię sobie poza odcinkiem. Zobaczmy, czy pociąg nie jedzie. Właśnie jedzie, więc dobrze, że tutaj się zatrzymałem. No i poczekamy, aż sobie przyjedzie i pojedziemy po kolejny kawałek sekwoi. Ale taka sekwoja może nam bardzo fajnie tutaj uzupełnić zapas drewna w tartaku, tylko oczywiście nie możemy jej za jednym razem przetransportować, tylko musimy tutaj po prostu pociąć ją na mniejsze kawałki i w ten sposób transportować, ale i tak jest to opłacalne, no bo taki kawałek, jak widzieliście, dostarczył nam bardzo dużo drewna do tartaku. Okej, ustawmy się może gdzieś w ten sposób, tutaj żebym też mógł podejść i przeciąć tutaj taki mniejszy kawałek. Okej, może weźmiemy sobie taki kawałek. Nie chcę też zbyt dużych, żeby ten ciągnik nie miał jakoś ciężko. Okej, zobaczmy, ile tutaj mamy. 6 ton, więc w sumie większy kawałek tutaj zabrałem. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nasz ciągnik sobie poradzi z tym. To mamy też takie gałęzie, które mam nadzieję, że nie będą mi blokować tutaj, nie będą mnie tutaj jakoś blokować podczas przejazdu. Oczywiście pojedziemy sobie tędy, teraz ostrożnie, żeby znowu mi nie rzuciło ciągnikiem. Nie wiem, co jest, czy akurat w tym miejscu tak rzuca. No ale tak mogą sobie obciążnik jeszcze kupić do przodu. Ale jakoś tu dajemy radę teraz, żeby się nie zablokować na torach. Okej, udało się przejechać. Więc zaraz kolejny kawałek drewna zostanie dostarczony. No, jeśli chodzi o kolejny odcinek, to jeszcze zobaczę. Może zrobimy sobie jakiś transport produktów do kolejki górskiej, no bo już pierwszy etap budowy dobiegł końca i mamy tutaj kolejny etap i musimy kolejne produkty dostarczyć, więc może zrobimy jakiś transport produktów. Albo coś innego, może ewentualnie jakieś kontrakty u innych rolników. Jeszcze zobaczymy, tu mamy prawie 12 000 litrów drewna. No bo też trochę prac polowych porobimy sobie na razie u innych rolników, a później jak zarobię pieniądze, no to będę chciał zrobić sobie pole na tym miejscu, gdzie mam las na południu mapki. No ale tam trochę jeszcze tych drzew muszę wyciąć, więc jeszcze tutaj, zanim wytnę te drzewa, to trochę czasu potrwa, ale jak wytnę te drzewa, no to będę chciał zrobić też odcinek z karczowania pni oraz usuwania skał, no i później sobie zrobię tam pole i będę mógł coś uprawiać, no i też kupię sobie pola, które znajdują się na mapie. Tylko tak sobie policzyłem, że myślę, że będę potrzebował około 1 000 000 euro na
tutaj rozpoczęcie prac polowych, no bo będę musiał kupić sobie jakiś fajny siewnik, już taki bardziej wydajny, może jakiś większy ciągnik. Też kombajn oczywiście się przyda. No i jakąś przyczepę, rozsiewacz nawozu, jakiś może pryskiwacz albo chwastownik. Więc trochę tych sprzętów trzeba będzie kupić, żeby rozpocząć takie prace polowe. Fabryki zobaczę, może ewentualnie sobie jakieś takie podstawowe, jakiś młyn, czy na przykład tłoczarnię oleju postawię. Ale oczywiście jest to seria, w której... O, tutaj mamy za duży kawałek drewna, więc troszkę tutaj za dużo uciąłem. No to zrobimy sobie dwa takie mniejsze kawałki, może gdzieś przetnimy to w tym miejscu. Ale tak jak mówiłem, jest to seria, w której chciałbym się najbardziej skupić na leśnictwie, ale oczywiście, żeby nie było ciągle leśnictwa, to też trochę sobie popracujemy na polach, tylko to dopiero później, jak zarobię pieniądze na zakup odpowiednich maszyn. A też to jest ciekawe, bo możemy sobie wyciąć las i możemy zrobić swoje własne pole, podobnie jak to jest na No Man's Land. Więc też na pewno ciekawa opcja. Ale fajnie ten kawałek drewna tak się przesuwa na lewo i na prawo, na zmianę. Okej, tu ostrożnie, żeby nie uderzyć w tego świerka małego. I zaraz w sumie może jechać pociąg, więc uważajmy tutaj, zobaczmy, a zobaczę sobie w ten sposób, czy go gdzieś tu nie ma widocznego, nie ma. Więc pewnie zaraz się tutaj pojawi. Ale może zdążymy przejechać tutaj, mam nadzieję, że to drzewo się nie zablokuje jakoś. Okej, udało się przejechać. No to tutaj na tej górce mamy fajny las, więc tam też będzie można zrobić jakąś wycinkę za jakiś czas. Później też sobie zakupię sobie jakieś inne sprzęty do wycinki drzew, potestujemy sobie te maszyny z tego dodatku. No ogólnie też zarabiam dość sporo pieniędzy z tego przetwórstwa, tego drewna, więc tutaj akurat mogę sobie szybko zrobić na jakieś nowe maszyny. No dzisiaj sobie testujemy akurat taki ciągnik oraz wyciągarkę. W kolejnych odcinkach możemy jakieś inne maszyny też w sumie mógłbym sobie wypożyczyć. No i teraz weźmiemy sobie ten drugi kawałek sekwoi, który nie mogłem zabrać przed chwilą. No ale całości widzę, że nie uda mi się zabrać na tym odcinku, więc poza odcinkiem sobie jeszcze zbiorę resztę tej sekwoi. No i dzięki temu będę mógł praktycznie chyba w 100% uzupełnić zapas drewna w tym tartaku. Poczekajmy, aż nam się tutaj gra zapisze i teraz zobaczymy, jak to wygląda, czy ten tartak ma jakąś większą pojemność niż ten, który postawiłem sobie tutaj na południu. Właśnie tu jest ten tartak, no i tu jak wytnę ten las, to zrobimy sobie jakieś fajne pole w tym miejscu. Też później zakupię sobie te pola, na przykład pole numer 1 oraz 2, tutaj też można zrobić jakieś pole. A tutaj będę chciał zrobić moje gospodarstwo. No ale zobaczmy teraz, jak wygląda ten tartak. Ok, jest to stary tartak, mamy 16 tysięcy litrów drewna, więc nie wiem, czy jest tu podobna pojemność co w tym tartaku, zobaczymy. No tu już się oczywiście zaczęły wytwarzać różne jakieś deski, belki oraz tutaj gotowe ściany. No i tu mam też inne łańcuchy produkcyjne, które też dostarczają mi trochę pieniędzy. No będę chciał sobie za jakiś czas zakupić jeszcze kolejne fabryki, żeby jak najwięcej tych produktów wytwarzać i zarabiać kolejne pieniądze. Okej, zapinamy sobie teraz ten kawałek drewna. Tutaj mamy 4 tony, więc nie jest to jakoś dużo w porównaniu do tych poprzednich. Więc tu nie powinno być problemów. Jedynie są to ten kawałek tej gałęzi może nam trochę blokować, jak gdzieś zahaczymy, ale na razie tutaj widać fajnie sobie ten ciągnik radzi. A może teraz pojedziemy sobie z widoku pierwszoosobowego. Poczekajmy, aż tu samochód przejedzie. O, tu jest też ciekawa kamerka, tylko tu nie mogę nic sterować, tylko po prostu mamy taki widok. Chociaż to jest lepsze, bo tu widzę, jak to drzewo się zachowuje. I teraz pytanie, czy pociąg już przejechał, czy nie? Przejechał, już jest na południu mapy obok pola numer 2. Więc możemy tutaj na spokojnie sobie przejechać tędy. No i to drzewo widzę, że się trochę zablokowało, ale udało się tutaj ruszyć. No i tu kolejny kawałek drewna zostanie dostarczony, teraz tak śmiesznie tutaj nam podskoczył. No i okej, kolejne drewno dostarczone, mamy już ponad 20 tysięcy litrów drewna.
No więc myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Reszta tutaj tego drewna zawiozę sobie poza odcinkiem. No a w tym filmie to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.